Siema, siema, w nowym dniu. Słuchajcie, sprawy delikatnie się skomplikowały po wczorajszej nocy, po wczorajszym wyjeździe na miasto. A mianowicie chodzi o to, że... Kurde, dobra, muszę się rozłączyć, bo jedną ręką to można sobie, wiecie, co zrobić. No i to się ceni. Pani przyjechała naprawić skuter, wzięła sobie towara. No to... Nie, tam... na duże miasto to jest praktycznie. Z 3000 zł mniej więcej. Siema, siema, w nowy dzień, w nowym vlogu. Słuchajcie, na śniadanie, póki co, bo na razie nie ma nic innego, mamy orzeszki. Jemy orzeszki, a dokładnie to migdały, a w tle leci muzyka, od której można się wzbogacić. Podobno w zależności od tego, jakich hercy się słucha, jakiej muzyki, tak później wpływa to na twoje życie. Jeśli słuchasz takiej muzyki, to pieniądze lecą do ciebie z nieba. Emi mówi, że ma laptopa, tylko do której? 10:45. Do 10:45 i biedna nawet nie ma, mówi, że nie traci czasu na jedzenie orzeszków, bo jest głodna, a dopiero czeka do 10:45, bo mało czasu, trzeba wykorzystać wszystko w 100%. Znaczy mogę do 10:45, ale grać tylko. A potem mogę sobie oglądać. A później będziemy uczyć się angielskiego? Nie, oglądać. Nie, będziemy się uczyć angielskiego. Angielski. Jedyną rzeczą, którą mamy oprócz orzeszków, czyli tych migdałów do jedzenia, to jest jeszcze jakaś taka zupa, co sobie kiedyś Emi kupiła. Taka z kurczaczka. To jest tylko, że to jest jakaś taka chyba gęsta. Emi, może tą zupę zjemy, co? No, a ja zaraz zjem. Zrobić ci, ja ty zaraz zjesz, ale chętnie też bym ją spróbował, powiem ci. Bo wygląda tak smacznie. Tylko, że na pewno ona jest bardzo niezdrowa, wiesz? No ale to nic, zjemy jedną. A, mamy jeszcze 3 takie mandarynki. Ale podobno mają jakąś twardą skórę i są takie jakieś nie za bardzo. Vlog już na dzisiaj prawie dla was przygotowany. Muzyka dalej gra, a ja idę w końcu zrobić tą zupkę, bo już tacy jesteśmy głodni, która jest 11:00. Zjemy tą niedobrą zupkę. Znaczy może nie, że niedobrą, tylko niezdrową. A jak tam twoje orzeszki? Lubisz te migdały? Migdały, dobre. 10:45 minęła, tablet wyłączony. Na szczęście, ale telewizor znowu poszedł. No ale z jakąś bajką. O, pachnie dobrze, zobaczymy jak smakuje, niech się tylko to trochę zaparzy. Zupa całkiem spoko, tylko tonę soli trzeba dosypać, bo normalnie nic nie słona. Kurde, przywiozłem z Polski chyba, nie wiem, z 10 czy 15 koszulek, no i co? No i standardowo chodzę w 2 lub 3, a cała reszta tylko niepotrzebnie zajmowała miejsce najpierw w walizce, a teraz w szafie. Też tak macie, jak gdzieś jedziecie, że bierzecie za dużo rzeczy, a później ich w ogóle nie używacie? No i serio, ten nowy kursik tutaj z Instytutu Lingwistyki jest naprawdę mega fajny. Wcześniejszą aplikację, którą mieliśmy, to były tylko gołe, czyste słówka, gdzie nieraz to znaczenie tych słówek nie miało jakby za bardzo sensu, które było tam przetłumaczone i tak dalej. Także tutaj póki co, dopiero od wczoraj to testujemy, jest naprawdę dużo lepiej. Nie ma lipy. Woda z lodem w gratisie. Do zamówienia. Ze słoniem czy bez niczego? A. A co to znaczy? A, szklankę. A, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Z jakimś słoniem, nie wiedziałem. Z Changiem, a nie ze słoniem. A, z elefantem. Myszka Miki. Clean. Clear water. I water z Changiem. Trochę po tajsku, trochę po angielsku. Trochę po polsku, jakoś się dogadujemy. Panie tam 3 gotują, nie ma lipy. Panie tam gotują, a tam chmury się czają. To jest moje. Ale powiem ci, że wygląda to dobrze. Ładnie wygląda. Jak chciała to jajko? Ale to ładnie wygląda, muszę sobie zdjęcie zrobić. No naprawdę. Taka restauracja, widzicie jak to jest? No. Restauracja, tam gdzie najbrzydziej wygląda jest restauracja, tam jest najlepszy jedzenie. No. Nie, że brzydko wyglądająca restauracja, tylko taka, no, po prostu normalna, nie jakaś europejskie standardy jakieś tam, po prostu zwykła restauracja. Kurde, ja to sobie dopiero zamówiłem eleganckie danie. Ty to masz. Ja to mam, ja pierdzielę, ale wygląda. Kurczaki. Patrz jaki czosneczek. Normalnie taki cała główka świeża czosnku. Ale wygląda, znaczy ale smakuje też. To są jakieś te... No to właśnie jakiś taki bambus, nie? Dobry ten bambus. W ogóle całe danie. Dobry. Jeszcze... No dobra, dobra. Dobry ten bambus. No. I tu jest jeszcze ten, te listki. Te listki do tego jak się zje z tym listkiem, ten bambus to normalnie jest przepyszne. No i krewetki. Sobie bambusa. O, krewetki. Nie, co, krewetka tam nie ma.
Ej, a w ogóle co dziwne, to ja mam i kurczaka, i krewetki połączone w jednym daniu. Nie? No, też rzadko się spotyka, żeby były dwie takie różne rzeczy, jak mięso, dwa różne mięsa w jednym daniu. I spoko, ale naprawdę bardzo dobre. A jeszcze, co jest bardzo dobre tutaj, w Tajlandii, to to, że mają tutaj często takie coś właśnie, takie marynowane papryczki chili z czosnkiem. I to sobie można tak tutaj, o, cyk, cyk, cyk. I sobie to jeszcze dojeść. To jest naprawdę bardzo smaczne, ale też ostre. Trzeba uważać. A czarne chmury coraz gorsze. Co byłby to za dzień, jakby nie było burzy? Dzień bez burzy w Pattayi to dzień stracony w listopadzie. Ej, ale wczoraj, nie wczoraj, dwa dni temu babka powiedziała mi, że u nich teraz jest zima. No, jest zima. No właśnie, także no nie ma się co dziwić. No. Zimę może pogrzmieć. I od czasu do czasu popadać. No. A ta restauracja wygląda bardzo ładnie. Musimy się tu w końcu udać coś też zjeść kiedyś, bo już za niedługo opuszczamy Pattaję i nie zdążymy. Ja jeszcze tylko powiem, że jak w Pattaji jest deszcz, to w Polsce jest jak śnieg. Mhm. Że deszcz w Pattaji to jest jak śnieg w Polsce. Tak jest. Co szukasz? Hipciów. Hipciów? Są hipcie? One, two, three. A to co to jest? To dla ciebie, ja tego nie wiem. Mm-hmm. No powiem wam, że znowu udało mi się przezwyciężyć lenistwo i przyjść na siłownię. Kolejny dzień, bardzo dobrze Mateusz. Oczywiście nie było łatwo, zebrałem się dopiero na sam koniec dnia, przed kolacją, około godziny, która jest 18 właśnie, z punktu 18, a ja dopiero dotarłem na siłownię, gdzie zazwyczaj jak już w ogóle idę na siłownię, to raczej w porannych godzinach. Właśnie dostałem maila z Instytutu Lingwistyki odnośnie kursu angielskiego. Jesteśmy mega zadowoleni, że kupiliśmy ten kurs, bo naprawdę chcemy nauczyć się angielskiego, bo jednak angielski to podstawa. Co by się nie chciało w życiu robić, czy to w pracy, czy to do czegokolwiek, ten angielski jest naprawdę potrzebny. Na Twitterze obserwuję bardzo dużo osób, które są z Ameryki lub z całego gdzieś tam świata, które piszą tylko w języku angielskim i nie lubię wtedy, kiedy muszę brać, kopiować ten tekst, tłumaczyć, kombinować. Chciałbym czytać to sobie biegle, wszystko rozumieć, dzięki czemu też zaoszczędziłbym czas, lepiej to wszystko zrozumiał, więc naprawdę ten angielski to podstawa. Kolejnym powodem, mega powodem, dla którego powinienem znać angielski, mieszkam obecnie w Tajlandii. Tutaj da się porozumieć albo po tajsku, albo po angielsku. Na pewno nie po polsku. Wszystkie sprawy, czy urzędowe, czy gdzieś w banku, czy tu, czy tam, gdzie chodzę, gdzie to robię, muszę mówić po angielsku. Także chcąc, nie chcąc, angielski u mnie musi być perfekt. Oczywiście w całej rodzinie, tak samo Dorota i Emma. A Emmie to już w ogóle to pomoże, bo jak później będzie miała w szkole angielski, to przynajmniej nie będzie miała z tym żadnych problemów. Z racji, że mamy jeszcze taką możliwość, bo jeszcze tutaj mieszkamy, gdzie mieszkamy, to korzystamy, wykorzystujemy wszystko, co tylko się da najbardziej, więc sauna. Dzisiaj była jeszcze sauna i teraz idziemy do baseniku. W następnym mieszkaniu, w którym będziemy mieszkać, nie ma sauny, więc już nie będziemy mieć takich możliwości, dlatego trzeba wykorzystać wszystko to, co się da na maksa, no i będzie wszystko okej. Okay. Ostatnie przygotowania na wyjście na miasto. Jacie, ale masz robotę? Powiem ci, że ja nie mam z tym problemów. Chciałam ci tylko powiedzieć, że jak ty to powiedziałeś, wyjście na miasto, samo przygotowanie, to za bardzo to aż zabrzmiało. No trochę za bardzo, no ale idziemy po prostu znowu coś zjeść. No w sumie na miasto idziemy, ale to tak zabrzmiało oficjalnie, a my idziemy tylko gdzieś papaje. Ale w ogóle chyba tak mało, jak my jemy, to chyba nikt nie je. Jedliśmy tylko śniadanie o 11 i od 11 do teraz 19, już pół do 20 nawet, pół do 8, nic jeszcze nie jedliśmy i co najlepsze, to w ogóle nie jesteśmy głodni, jedziemy tylko tak na to miasto coś po prostu przekąsić, żeby tak z nudów chyba. Weźmiemy chyba w ogóle tylko papaję, salat, czyli jakieś po prostu warzywa, no i tyle, jakiś owoc maksymalnie i to wszystko. Ale masz równiutkie włoski. Skąd masz takie równiutki? Przecież już dawno nie byłaś u fryzjera. Bo nie tak się mała. Ale jeszcze w Polsce, nie? No właśnie. Już dość długo. Dora, która to już woda dzisiaj? Kurde, no woda to tak idzie. No, trzecia woda co najmniej już jest otwarta, która zaraz jeszcze pęknie oczywiście. Po prostu zgrzewka to co drugi dzień trzeba zgrzewkę kupować. Ja pierniczę, Emka, ale się stroisz. Sama wymyśliłam taką fryzurkę. A, takie... Co to jest w ogóle? To są całe jakby włosy z tyłu rozpuszczone i dwa takie kocyki z przodu. Aha.
Ale fajowo wyglądasz. Wziąłem sobie niebieskie gumeczki, żeby mi pasowały do bluzki. Taki styl. Ty też tak masz? Nie, ja tylko mam taką czasę. Co to za foto? Co to za foto? Z kaskiem? Ale masz fryzurkę. Do kasku to muszę tak dać za uszy, żeby mi nie przeszkadzało. Ciekawe, jak ci Tajowie się czują, że są tak cały czas gdzieś nagrywani przez kogoś. Już tu jest tyle ludzi, co chodzi z telefonami i ciągle coś nagrywa, kamerami i tak dalej, ale już chyba do tego przywykli, co? Chyba tak. Chyba tak. Rybki, rybki. A ja bym sobie może zjadł tę sałatkę stąd? To ostatnio była dobra serka sałatka, czy nie? Która była lepsza? Kurde, właśnie nie pamiętam też. A, dobra. Już pewnej? A tutaj nie było, a nie, tam są te mięso, dobra. To idziemy do szpetnej. Patrzcie się, ile pani tutaj ma różnych sałatek. Ja wziąłem papaję, a nie wiem gdzie jest. W każdym razie jeszcze jadam tutaj cucumber. Papaja, o to pierwsze z góry. Papaja salad with cucumber. To bardzo smakuje też. Tutaj jest with mango, papaja with mango. No, dużo sałatek. Papaja salad, ale tutaj jest jakaś papaja salad, ale z jakimś makaronem. Ja tam najbardziej lubię zwykłą. O, Thai papaya salad. Tą lubię najbardziej. Czyli taką z orzeszkami. No, ogólnie bardzo fajną. Tutaj pani ma zupy. No i tam jest pani, która robi tutaj naprawdę dobrą robotę. Ej, a patrzysz, jakie te krewetki mają czarne oczy. O, czekaj. O, chyba. Patrz, czarnych oczu. Czarne oczy patrzą na mnie. Do kamery patrzą. No, patrzą do kamery, ale... Boję się jeść, patrz jakie czarne oczy. Możesz to zjadła, nie? To z serem. Nie, ale coś dziwnego. No to jest taka bez sera. Ale taka normalna barówka, ale bez sera? Chyba tak. Nie wiem, a to jest serem. No. W Polsce barówki z serem nie kupicie. A powiem ci, że ja chyba sobie wezmę jeszcze tą jedną z serem. Ojej. Chyba, że chcesz kraba. Nie. Nie? A to jak smakuje tata? Nie wiem, no te chickeny były takie dość dobre, powiem ci. A tu jeszcze są te... Nie wiem, no które są chickeny, tamte są baporki, to są chickeny te jaśniejsze. Może spróbuj wezmę, taki jeden spróbowałem. Chciałam pana zapytać, może te malki, jeśli to są te chickeny. Tutaj wszystkie te rzeczy macza się w tym sosie. Ten sos jest przepyszny, jest ostry, to fakt. Popatrzcie się, ile tutaj pływa papryczek, ale jest naprawdę dobry. No, a ja wziąłem sobie jedną grubą... Co on się tam śpiewa? Jedną parówkę z serem, a Emi sobie wzięła jedną zwykłą i takie małe kuleczki porkowe. No, coś takiego. No i jeszcze taki spacerek. Ostatnio za często takich spacerków sobie nie robimy wieczorkami, ale dzisiaj się w końcu zmobilizowaliśmy i między palemkami sobie trochę pochodzimy dzisiaj, bo w końcu się przynajmniej da pochodzić, bo przez ostatnie dwa dni to się nie dało. No i dzisiaj jakoś to miasto wygląda, nie to co ostatnio. Przez dwa dni to tu był taki szok, że ja pierdzielę, miliony ludzi, normalnie chyba naprawdę miliony. Dzisiaj spokojnie, nie ma street foodów, na plaży prawie pusto, można się sobie pospacerować między palmami ładnymi, bardzo ładnie i przyjemnie. Beach Food Festival. Kurczę, nie widzimy, ale słyszymy, że tam na dole przy wejściu do festiwala leci mecz. Musimy tam zaraz pójść jeszcze zobaczyć. Ale tutaj ładnie zrobione jest wejście do galerii. A, to może tutaj na tym telebimie leci mecz.